Dobra, tam będziecie mi tu pitolić. Wsiadam i jadę do domu, tam w dupie to mam. O, tak się to robi. Wsiada się i się jedzie, a nie tam jakieś popierdółki. Nie ma czasu na, jak to ja mówię, sranie po krzakach. O, jedziemy. Ręczny nygus spuść. Sprzęgiełko. No tak troszkę trzeba wczuć się w ten samochód. Klima. Już teraz czuję, że daje dosyć mocno. Luzik ręczny. Kubeczki. Chyba podłokietnik nie w tym miejscu umieścili. Jak tu jeździć? Tak? Witam was wszystkich. Dorwałem kluczyki od kolejnej bryki. Zaraz sobie zobaczymy ten samochód. Po co mi tutaj tak wiejesz? 275 przejechane w benzynce. Pamiętaj o komentarzach, o łapeczkach. Reklam nie przewijamy. Pod filmami macie numer konta zrzutka. Minimalna wpłata złotóweczka. Zbieramy na paliwko. No nie wiem, ten odprysk i tutaj kolejny taki niewielki. Kurczę, trzeba by coś z tym zrobić, żeby to nie pękło. Zobaczmy, co tu działa. Lustereczko, powiedz przeciek, to jest najpiękniejszy w świecie. A to co to? Off, on, door. Aha, dobra, wyłączmy to. Jest na okulary schowek, czy jest wyścielony? Tak, taką gumeczką. Radyjko. Działa czy nie działa? Od początku roku. Działa. Wyłączmy, po co ma to chodzić. 275 przebiegu Mazda. Z gaziutkiem zauważyłem. Jak wiecie, w ogóle się nie szykuję do tych nagrań. Wjeżdżam bez wazyliny. Regulacja. Mógłbym tak jechać. Przodu w ogóle nie widzę. Do tyłu też za wiele nie widzę. Jest tutaj dodatkowy rząd foteli z tyłu, czyli bryczka siedmioosobowa. Pokazałem wam też Citroena za 2000 w dieselku, do jazdy sprawny z rocznym przeglądem i fajne Volvo dla was tutaj nagrałem. 2,5 litra turbo, także możesz sobie zobaczyć, jak jesteś świeży na kanale. Dobra, luz działa, szyba. Zaraz sprawdzimy sobie lusterka, co tu się dzieje. To nie działa. A to nie działa. A to nie działa. A to działa. Co tu się... Coś jest przyblokowane. Działa. Nie działa. Nie działa. O co tutaj kaman? Tu jest materiałowo. Tu jest twardo. Tu jest twardo, wszędzie twardo. O co chodzi? Że ta działa szyba, a te wcale. Gdzieś tu jest jakaś taka blokada, czy co? To chyba od centralnego. W ogóle kluczyk bez pilota, jak zauważyliście. To jest chyba blokada drzwi powinna być. Teraz są zamknięte. Jeszcze się tu zatrzasnę, nie wyjdę stąd. Dobra, a teraz zobaczmy, o co tu chodzi. Działa. A te nie działają, a z tej strony działa. Czemu od strony pasażera nie działa? Może przytrzymajmy w górę, się coś odblokuje? Nie działa. Dziwna sprawa. No cóż,
Nie wiem, o co chodzi, może ja nie umiem obsługiwać, co tutaj mamy na pokładzie, sterowanie z kierownicy, radyjkiem, czy tempomat tutaj jest, nie widzę. Silniczek pracuje równo. Zobaczmy sobie tą bryczkę z zewnątrz, jak to wygląda. Mazda, mazdeczka, jak ona, 1.8 benzynka z gazem, 275 przejechane, 2005 rocznik, Mazda piąteczka. No to sobie zobaczmy, o co tutaj kaman. Ale te drzwi takie cieniutka, ta blacha aż faluje, jak się zamyka. Oponka zimowa, dosyć ładna, tarcze w miarę, klocek gruby, kolor srebrny, jakby ktoś nie zauważył. I teraz słuchajcie, tu mi się drzwi nie otwarły z tyłu. Ja pierniczę, o co tutaj chodzi? A szyba działa? Nie działa. Jak to otworzyć od środka? Ja pierniczę, o co tutaj chodzi? Otwiera się z kluczyka przednie drzwi, centralny. No ja pierniczę, co za sprzęcior. Jak ja mam teraz wam to wszystko pokazać tutaj? No taka niespodzianka też się, słuchajcie. Bagażnik się otwarł. Takie niespodzianki też się zdarzają. Fotele można położyć. 1.8, 120 koni. Dobra jednostka. Może wlew od środka. No dobra, nie kombinuj za dużo. Co z tymi drzwiami? No tu się otwierają, ale od strony kierowcy się nie chcą. Zaraz muszę tutaj wleźć i zobaczyć, o co chodzi. No przecież słuchajcie, tak być nie może. Są tu stoliczki, jak widać. Działa, nie działa. On teraz powinno działać. Nie działa. A to? Nie otworzę teraz. Czy coś tu jest popierniczone? I tutaj też nie działa szyba. Czy coś tu jest popierniczone z tym centralnym i dlatego nie ma pilota? Nie mam, słuchajcie, bladego pojęcia. Szyby się otwierają. Co tu się zadziało? Ktoś mi powie? Piszcie w komentarzach. O co tutaj? Kaman! Gdzieniegdzie widzę, jest tak delikatnie tutaj przygięta. Korozji nie widać. I tutaj też jest delikatnie przygięta. Zajrzyjmy pod maskę. Coś mi tam delikatnie tak jakby szurało. Ale naprawdę mnie zastanawia. Mać, o co tutaj chodzi z tymi drzwiami? I o co chodzi tutaj z tymi szybami? Czemu akurat ta strona? Zobaczmy sobie lusterka. To jest Japończyk. Tu powinno wszystko działać, słuchajcie. To działa. A tamto? Góra, dół działa, ale na boki? Na boki też nie działa. Coś tu jest, słuchajcie, z tą
elektryką, może jakiś bezpiecznik, może jakiś przekaźnik, tego nie wiem. Trzeba by sprawdzić to, o co tu chodzi. Zajrzyjmy pod maseczkę. To mnie Mazda zaskoczyła teraz. Gdzieś tu musi być. Opa! Tak to wygląda pod maską. Widzę, jakiś tchórzofret tutaj się dobrał. Wydaje mi się, że jakaś rolka delikatnie tutaj szoruje. Albo pasek. Nie wiem. Dodajmy troszkę gazu. Zobaczymy. Postawię was, chociaż tu nie, tu słońce będzie walić. Jestem ciekaw, czy kopci, czy dymi przy dodawaniu gazu. Ale chociaż zobaczymy, jak się wkręca. Dymaki za sobą nie widzę w lusterku. Może nie kopci, może nie dymi. Kartka mi tutaj spadła. Tak jakby troszkę ją benzyna zalewała. Tak troszkę przez chwilę zaśmierdziało. Nie wiem, czy już jest na gazie, czy... Teraz już jest chyba na gazie. Taka cena, słuchajcie. 11 900 za tego sprzęta. Generalnie tragedii, słuchajcie, nie ma. No ale zastanawia mnie, co z tymi szybami, co z tymi drzwiami. No dobra, zostały mi jeszcze jedne kluczyki od jeszcze jednej bryki. Zobaczymy sobie, co tam to warte. Jeszcze raz sprawdźmy biegi. Raz, dwa. Ciężko chodzi ta skrzynia jakoś tak. No ciężko ten mieszek chodzi. Sprzęgło. Ręczny dobrze trzyma. Kwestia wyczucia tego sprzęgła. Dobra, odstawiam sprzęta na swoje miejsce. Jeszcze jeden filmik polecimy. Pozdro.